Przed nami obiekty olimpijskie w Pekinie, wybudowane na 29. letnią olimpiadę w 2008 roku. Ona została zbudowana w roku 1417, czyli początek XV wieku, jak cesarz Yongle przyniósł stolicę tutaj i budował nową stolicę. U nas to przez wysokość pokazuje wasz. Thank you.
Czyli mamy te kolory. Mamy biały, różowy, lawendowy i czarny. Morza Południowochińskiego. Wielki Mur Chiński ma długość 2400 km i jest największą budowlą zniesioną przez człowieka. Pierwsze fragmenty muru powstały w VI wieku przed naszą erą. Wielki Mur Chiński ma wysokość 5 do 10 metrów i szerokość 5 do 8 metrów. Warszawski tron był w środku świata. Panowie, miejsce odbiorne myśli, że to jest świat, ok. Tu będzie Warszawski tron, będzie zakazane miasto. A do pas budujemy miasto pekne. Więc... To właśnie to są prawdziwe Chiny, a nie tam te... aparatem. Pokazuje mało, mówię, biorę. Oho! O, no chyba!
Pierwszy odcinek kanału liczący 85 km przekopano w 495 roku przed naszą erą i połączył Suzu z rzeką Yangtze, najdłuższy kanał świata o długości 1700 km. Często tutaj przyjeżdżają ekipy, robią różne filmy. Warto się spacerować, tam dalej. Albo co? Tylko i wyłącznie bez. Skupmy się na tym, co tam. Skupmy się na tym. To jest cały proces produkcji jedwabiu od kokonu do nici jedwabnej, a pozyskać jedwab, osuszyć, zabarwić, umrzeć, jak tam trzeba było zapakować to na grzbiet wielbłąda. Szanghaj to jedno z największych miast i portów świata, liczy około 24 miliony mieszkańców w dzielnicy Pudong z jej futurystyczną architekturą. Naprawdę wrażenie niesamowite, to jest super. Warto.
德国有限，北位35元，若需要德客，请到二楼大客舱欢迎各路光临。 Świątynia buddyjska tradycji Chan. Obecnie mieszka w niej 70 mnichów. Gotowe mistrza, tak? Czekamy. A oto promenada Bant nad rzeką Yangtze. Ma długość około 1,5 kilometra. Budynki przy promenadzie zaadaptowano na siedziby instytucji finansowych i hotele. Ulica handlowa Szanghaju Naing Lu rozciąga się na długości 5,5 km. Swoje punkty handlowe ma ponad 600 firm z całego świata. Po ulicy kursują bezszynowe kolejki turystyczne. Ten czerwony pawilon, chiński pawilon, a obok, tak jak spodek by wylądował, to centrum konferencyjne Expo. Dobra.
ta woda, ta mgiełka. Nie wiem, takich najbardziej znanych chińskich motywów, bo to jest stoczyk. Tu mamy jak drzewa, niby niczym dżungla. Jest już słońca nad dżunglą 2? Jest. Ale to jest wejście. Jaskinia trzcinowego fletu Ludian. Surowe wnętrza groty liczącej 180 milionów lat, oświetlone licznymi lampami. Widzimy różne formy skalne w kształcie kolumn, grzybów czy chińskich pagod. To są Chiny. Oczywiście każda łódka ma swojego fotografa, który na to robi zdjęcie z okulierami. No i uczestniczy kuma tych akcentów i oni to słyszą różnicę. To jak się akcentuje. Dlatego wydaje. No dobra. A ja ci to akcentuję. Podziwiamy bajkową scenerię krasowych wzgórz, bambusowych zagajników i zagubionych wśród nich wiosek. Ale teraz się powinien zacząć rozsadzania pierwszego ryżu tego. Bo na początek, proszę Państwa... To chciało całą tej tak zrobić, jakoś... No nie stoi, to zrobiłem, to Ela zrobiła, no. Przy wejściu zawsze, proszę Państwa, na nowy rok bierze się życzenia dające szczęście. Porzucamy kafelki, ziemne kafelki. Wystrój jest mniej więcej taki sam. Świątynia przodków, przewodniczący, telewizor. To, Ela, to zrób mi zdjęcie, słyszysz? Ela, jechał. Cała reszta to nawóz, to śmieci. To spada na ziemię, z tego się pamiętam, jak robili ton albo coś takiego. Wata wielokrotnej fermentacji. To jest odmiana herbaty czarnej.
12 godzin leżą na powietrzu i się fermentują w tym sosie. Tylko 12 godzin. Takiej maty. I to pani dziami. Zwróć uwagę, że ona się świeci, ta mata. To jest jakby tłuste. Ten on używa, bo on cały czas płucze, zalewa, podgrzewa temperaturę w samych naczyniach szyby.开受理，欢迎登录法律禁止运输的货物办，对各种零散货物敞开受理，欢迎登录 Świątynia ta składa się z zespołu XIX-wiecznych budynków wzniesionych w tradycyjnym stylu, ufundowana przez członków rodziny Chen. Dalej za nami jest troszkę po prawej stronie to centrum nowoczesne z najwyższej budynku. Niemożliwe, jest możliwe. Zrobię też. Bo zakładkę dłonie mamy. To jest to. On miał taką już startą od roboty. Chyba za mało pracuje. Od tutaj potem wejdziemy do środka. Pokażę Państwu parę rzeczy w środku. Pokażę, gdzie się spotkamy i będzie czas, żeby zagrać.
tak, tam. Albo to może być jak automat, albo to ma dzisiaj to najlepszy aparat. To by szczęścia nie przyniósł za to. No. No dobrze. Czekaj, to teraz, teraz. Proszę Państwa,
schody zdrowia, długowieczności i powodzenia. Tam kapliczka na...